Jak to jest, że mecz przegraliśmy, a dobrze graliśmy? No tak się zdarza. Niestety po błędach może trochę indywidualnych, za dużo tych błędów po prostu. Przy pierwszej bramce, straconej bramce popełniliśmy chyba 6 albo 7 błędów, które wykorzystał gospodarz. Później druga bramka, no trudno tak na gorąco mówić, kto popełnił jakie błędy, czy to rzeczywiście ten, ale generalnie no, zespołowo nie wypadliśmy źle, tylko trochę no słabo w obronie, o może tak. No trochę tak, ale szczęścia, skuteczności, no to nie jest wygodny przeciwnik. Wszyscy wiemy, że gra z Uhercami, z Uszczykami, z Baligrodem, to są takie specyficzne mecze i no po prostu tutaj trzeba mieć dużo, dużo szczęścia. Znaczy nasz styl się nie zmieni, my dalej chcemy grać piłką, na naszym boisku będzie dużo łatwiej, dlatego że to boisko jest większe, bardziej równe i będzie nam łatwiej grać w piłkę piłką. Na tych boiskach ja nie mówię, że tutaj jest złe boisko, bo tutaj się polepszyło, boisko jest bardzo, no dobre, może tak, dobre. Natomiast no, na naszym boisku gra nam się dużo lepiej, no, myślę, że wykorzystamy atut własnego boiska. Powiem tak, że zdobyć każdego zawodnika jest bardzo trudno, ale ja tą kadrę, którą mamy, oceniam, że ona jest wystarczająca, nawet na tą okręgówkę. Jak będziemy trenować, sumiennie pracować, to myślę, że nie będzie źle.